Żeby podbić czyjeś serce, czasem musisz zamienić się w szpiega. Cel misji to zostanie jego dziewczyną. I to, żeby cię w końcu zauważył. Zaczyna się lekcja. Hej! O nie, to najnudniejszy temat na świecie. Może pogadasz z koleżanką? Hej Kim, mam ci tyle do opowiedzenia. Też mi przyjaciółka. Jakby tu pogadać na lekcji? Może przez liścik? Kim od dawna nie miała żadnych pytań. Co odpowie jej przyjaciółka? Co? Nie, Kim, jak mogłaś tak pomyśleć? To nie tak. Kim, masz tu liścik. Ups, chyba ta korespondencja nie jest o dziewczynach. Co my tu mamy? Liścik? Bardzo ciekawe. To dziwne. Nic tu nie ma. W porządku. Wow, przyjaciółki mają sposób na sekretną komunikację. Niewidoczny marker? O, fajnie! Ale światło UV czyni cuda. Podoba ci się Adam? Nie. Dobra, skoro tak mówisz. Nie przeczytasz ich sekretnych liścików bez światła UV. Więc sekrety dziewczyn są bezpieczne. Egzamin z matmy. Poważna sprawa. Uczniowie, sprawdzimy dziś waszą wiedzę. O nie, to już koniec. Nie rozwiążę tego. Kim, co robimy? Julia, mam świetny plan. Wow, to na pewno zadziała. Jesteś geniuszem. Przepraszam, mogę zadać pytanie? Zobaczmy, co tam masz. Hej Adam, zacznij oglądać live'a Kim. Czeka na ciebie niespodzianka. Super, dzięki. To łatwe, Kim. Zobacz, wszystko ci wytłumaczę. Tak, oczywiście. Zamieniam się w słuch. Brawo, Kim. Ukryta kamera to świetne szpiegowskie narzędzie. Hej, spieszcie się i zapisujcie. Kończy się czas. Dalej, kończy się czas. Ach, tak. Cała klasa została uratowana. Jak dobrze mieć przyjaciółkę szpiega. Dobrze, wracajcie do pracy. Udało się. Pisz szybciej, zanim profesor coś zauważy. Julia ma motyle w brzuchu. Kto to? A, nie widzisz? To Adam. Świetny wybór. Zobacz, jak jest przystojny. Wszystko ma piękne. Usta, oczy, nawet łańcuch. O, zobacz, kto idzie. Musisz jakoś zwrócić jego uwagę. Czy to jakiś taniec godowy? No dalej, to tylko fizyka. Masz tu magnes. Magnes? Poważnie? Oczywiście. Z tymi łańcuchami Adam nie ma żadnych szans. Dalej, Jula. Teraz już nigdzie nie ucieknie. Wyceluj w niego magnesem. I zobacz, co się stanie. Spójrzcie, to działa. Hej, co się dzieje? Co robisz? O, hej, kupę lat. Jak leci? Chociaż magnes ma pewien skutek uboczny. Przyciąga też chłopaków z aparatami na zębach. O nie, tylko nie Edek! Hej, piękna. Widzę, że chcesz mnie lepiej poznać. Czas na przekąskę. Ile tu pysznych rzeczy! Kim, chcesz ciastko? Może tu usiądziemy? Zobacz, to Adam. Chodźmy zobaczyć, co robi. Jasne, chodźmy. Ciekawe, z kim rozmawia. Ups, chyba przesadziłyśmy. Co to było? Chodźmy do naszego stolika. Poczekaj, gdzie się podział nasz obiad? Nie wiem, ale ktoś ewidentnie nam go zjadł. O nie, stół pełen resztek? Okropność! Świetnie, teraz Adam myśli, że jestem jakąś fleją. Nie martw się, znajdziemy winowajcę. Jestem przygotowana. Spójrz! To farba świecąca w ciemności. Teraz na pewno znajdziemy złodzieja. Zostawił tyle śladów. Myślę, że nasz obiad jest gdzieś blisko. Neonowy ślad prowadzi do Karola. Znalazłyśmy go, Julia. Smacznego. Dlaczego już nasz obiad? To nie ja. Julia, on się wypiera. Ale dowody mówią inaczej. Hej, czego chcecie od mojego chłopaka? Karol ma chyba poważnego adwokata. Swoją dziewczynę. Ale on zjadł nasz obiad. Mój chłopak jest niewinny. Chodźmy, skarbie. Chodźmy tędy. Szybko. Co to ma być? Ale to toaleta dla dziewczyn. Jak oni śmią? Wow, myślały, że jesteśmy chłopakami.
Mhm. Czyli działa. Jesteśmy mistrzyniami przebrania. Idziemy. Już czas. Fuj, ale śmierdzi. Czy oni nigdy się nie kąpią? Zaraz wymiotuję. Musimy działać szybko. Zamontuj tu pluskwę. Myślę, że nikt nie zauważy takiej małej słuchawki. O nie, ktoś idzie. Chodź, Kim. Niezła gra. Takiej walki jeszcze nigdy nie widziałem. Masz rację, stary. To było coś. Udało się. Pospiesz się i włączaj. Bo niby co robią chłopaki w szatni, jeśli nie gadają o dziewczynach? W marzeniach. No co ty, Adam? Jesteś taki silny. Zobacz, co potrafię. Ty na bank tak nie umiesz. Co to za dźwięki? Posłuchaj. To jeszcze nic. Zobaczcie, co ja umiem. Masz rację. To super. O nie. Czy to jest to, co myślę? Naprawdę? Konkurs na najgłośniejsze beknięcie? Tak. I nie tylko. Co teraz, Kim? To bleśne. Posłuchaj. Fuj! Co za ohyda! Wyłącz to. Żałuję, że w ogóle to usłyszałam. Julia chce poderwać Adama. Liścik miłosny. Pisze go masłem na tostach. Jak romantycznie. Teraz na pewno odwzajemni jej uczucia. A oto i on. Czas do pracy. Nie zostawiasz mu innego wyboru. Wszystko jest gotowe. Idziemy. Ale zawsze jest jakiś wybór. Na przykład możesz podzielić się ostatnim kawałkiem z największym kujonem w klasie. O, uwielbiam tosty. Dziękuję. Muszę tylko je zrobić. Chrupiące. Jest i miłosne wyznanie. To musi być od Julii. Nie, nie, coś ci się pomyliło. Ej, odejdź ode mnie. To nie ja. Chodź, Kim, szybko. Gdzie idziesz, kochanie? Gdzie jest Kim? Muszę zostawić jej liścik. Znów przekazują sobie liściki. Poważnie? I co to ma być? To jakiś kod. Ach, te dziewczyny. Jest i Kim. Liścik. To chyba od Julii. O, jest tu jakaś zagadka. Ale wiem, co robić. Dodaj wodę i wszystko stanie się jasne. Rozumiem. Julia zaproponowała spotkanie. Wybacz, ale dzisiaj nie mogę. Może innym razem. Na pewno już odpowiedziała. No nie, Kim. Miałam nadzieję, że się spotkamy. Adam chyba się z kimś umówił. Ciekawe, na kogo czeka. Hej. Kim? Co za niespodzianka. Adam ma ważne pytanie. Zakochał się w kimś. Nie, nie w tobie. W Julii? Wow, co za zbieg okoliczności. To twoja przyjaciółka. Pomożesz mi? Rozumiem. Oh. Myślałam, że coś innego się tu dzieje. Jasne. Kilka sztuczek na pewno zadziała. O-o. Kim i Adam? Razem? To dlatego nie mogła się ze mną spotkać. A ja jej tak ufałam. O czym rozmawiają? Nic nie słyszę. Ale to nic. Wszystko się zaraz okaże. Zakryj telefon. I zostaw pudełko chusteczek na stole. Uwierz mi, Adam. Wszystko będzie w porządku. Opsi! Przeziębiłem się. Fuj! Weź chusteczkę. Dziękuję bardzo. Cóż, teraz dowiem się, o czym rozmawiali. A co to ma być? Tymon dmuchający nos? Fuj, ohyda! Dobrze, że tu są chusteczki. Ten katar doprowadzi mnie do szału. Impreza idzie świetnie, ale zabawa! Kim też tu jest, ale jej rodzice nie będą zadowoleni. Muzyka jest super, nie możemy jej przegapić. Ale Julia chyba też nie przyłączy się do zabawy. O nie, mój tata dzwoni. Co tu zrobić? Myśli, że śpię. Hej, przynieście mi wszystko. Miękki koc, poduszkę. Teraz zetrzyjcie mi szminkę i pozbądźcie się dodatków. Zatrzymaj muzykę. Hej, tato. Tak, właśnie szłam spać. Już późno. Do zobaczenia jutro, tato.
Na razie. Wszystko w porządku. Imprezujmy dalej. O nie, znów są razem. Gdzie jest Julia? Nie mam pojęcia. Nie widziałam jej dzisiaj. Ja też nie wiem, co myśleć. Zobacz, to jej okulary. Była tu. Naprawdę? Nie rozumiem. Wybacz, stary. Nie chciałam. DJ Jula zaczyna. Widok jest stąd lepszy. O, jest i słodka parka. Adam, zobacz. Tam jest. Hej, dobrze cię widzieć. Ej, gdzie idziesz? Hej, Julia. Co tam robisz? Wychodź, mamy ci coś do powiedzenia. Nie mam mowy. Zdrajcy. Tak łatwo się nie dam. Gdzie ona jest? Spójrz, Julia jest tam. Pospiesz jej, idź za nią. Po co to wszystko? Julia, słyszysz nas? Ściągnij to pudło. Muszę z tobą porozmawiać. No co ty, Adam? Jeszcze trochę. Chłopaki, pomóżcie. Spróbujmy jeszcze raz. Hej, chciałam się chwilę przespać. O nie, ale to było głupie. Julia, od tak dawna cię szukam. Co? To dla mnie? Tak, bardzo mi się podobasz. Chcesz być moją dziewczyną? Naprawdę? Nie mogę w to uwierzyć. Od dawna o tym marzyłam. O, tak się cieszę. Podobały ci się nasze szpiegowskie lifehacki w liceum? Czy kiedykolwiek kogoś szpiegowałaś? Daj nam znać w komentarzach. Nie zapomnij dać nam lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij, żeby nie przegapić nowych skeczy o szpiegach od Trum Trum Wow.